O, ale mnie pan wystraszył. Witam. Wie pan, tu się zgubiłem w okolicy i szukam schronienia. To może ja sobie pójdę. No, gdyby pan potrzebował nożyczek do paznokci, to mam w torbie. Wystarczą mi zęby. Wina? Białego. Nie pijam białego. Tylko czerwone. Czerwone? To może troszeczkę ponczu. Poncz. Dla ponczusia. Dokąd tak zmierzasz, ponczusiu? A tak sobie chodziłem po górach, zobaczyłem ten zamek i... A jaką masz grupę krwi? A ma to jakieś znaczenie? I tak. Nie. W naszej branży nie istnieje coś takiego jak konflikt serologiczny. Są tylko pewne... preferencja. W jakiej branży? Nieważne. Zapomnij o tym. Jeszcze ponczu? Ponczusiu? Ja już będę chyba szedł spać, bo jutro o świcie wcześniej wstaję. Widzisz, a ja o świcie się kładę. Ma pan pewno jakieś bardzo ważne zajęcia w nocy. Nie zawsze, ponczusiu. Ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj będę miał bardzo ważne i uroczyste zajęcie. To branżowe? Bardzo branżowe. Wypijmy za to. Wie pan co, ja mam tutaj w torbie u siebie taki napój. Napój. Daj spróbować. Pyszne, ponczusiu. To co masz tam w tej swojej torbie? Może drewniany kołek? Kołek? Też mam, ale to raczej nie działa. Wiele razy to próbowałem. Więcej krzyku i krwi niż to warte. Co ty mi dałeś? Nic takiego, zastosowałem antywamp. Takie antidotum własnej receptury. Jak widać, ma niezłe efekty w objawowym leczeniu wampiryzmu. Ma jednak pewne skutki uboczne. Skurcze mięśni, zdęcia, zaburzenia w oddawaniu moczu, świszczenie w płucach. I takie tam różne. Dobrze wtedy jest skontaktować się z najbliższym lekarzem, farmaceutą. Co ty mi zrobiłeś, ty pieprzony paczku? A najciekawsze jednak jest to, że na osoby niedotknięte wampiryzmem antywamp działa zupełnie odwrotnie. Co to?